Sonda Opportunity, która kilka dni temu wylądowała na Marsie, osiadła na bardzo ciekawym terenie, zupełnie innym, jak pokazały pierwsze obrazy, niż te, które dotychczas sfotografowały inne sondy, już dużo wcześniej Voyagery, dużo wcześniej sondy Viking i ostatnio Mars Pathfinder i teraz sonda Spirit. Mianowicie ten teren okazuje się niepokryty takim rumowiskiem skalnym, tymi licznymi kamieniami, które widać w poprzednich miejscach. Natomiast znajduje się tam, jak niedaleko od tego miejsca lądowania, kilka metrów miejsca lądowania, taka odkryta chyba skała, odkryta być może zdmuchnięciem z niej jakiejś pyłu czy piasku, który pokrywa cały teren, a tam jest jakby taka skała podłoża odkryta. I to jest niezwykle interesujące i bardzo intrygujące, bo zbadanie tego no może nam coś powiedzieć o właśnie tym podłożu, tym płytkim wnętrzu Marsa. Co tam takiego jest? Dlatego też chyba jednym z pierwszych celów, do których pojedzie ten łazik, to będą właśnie te skały podłoża odkryte, no i teraz właśnie przez co? Czy jakimś wiatrem, który tam wiał, a wieją różne wiatry i zdmuchną stamtąd ten piasek, czy może woda, która tam kiedyś płynęła i jak gdyby te skały wymyła i one po prostu w tej chwili tam ukazują się oczom sondy, która tam pracuje na powierzchni Marsa. To będzie chyba bardzo ciekawe i bardzo wiele nadziei wiąże się z badaniem tego terenu, w szczególności chyba z tego powodu, że obserwacje zarówno naziemne, a może w szczególności obserwacje z pokładu sond, które krążą wokół Marsa, wskazują, że to miejsce jest bogate w minerał, który się nazywa hematyt, tlenek żelaza. To jest ten minerał, który tworzył się, który powstawał, musi powstawać w obecności wody. Czyli jednym słowem, skoro tam dużo tego hematytu jest, to wydaje się, że tam była woda. Myślę, że sonda Opportunity rozstrzygnie ten problem i pokaże nam, czy rzeczywiście to jest woda i czy te skały podłoża zostały właśnie wymyte przez wodę, czy przez jakieś wiatry. No to wszystko czeka przed tą sondą.